Ty w ogóle dzisiaj się jeszcze denerwowałaś? No troszkę tak, jednak ten finał był taki emocjonujący. Ten dzisiejszy cały dzień był taki... Jezu, taki wiesz, byliśmy wszyscy na takich igiełkach, nie? Jak na szpilkach, więc... No, dzisiaj było poruszenie, ale takie ogólne, natomiast to było coś takiego, co bardzo wszystkich mobilizowało, więc to była fajna energia, w sumie mi się podobało. Przypomnij mi, ile odcinków za wami? Ten był 9. Dla nas to była fantastyczna rozrywka, dla milionów widzów też i jestem przekonany, że my i widzowie nie wiemy o pewnych sytuacjach zakulisowych, o których ty wiesz doskonale. Czy zdarzyły się jakieś takie potknięcia, które zapamiętasz i będziesz opowiadała znajomym jako anegdoty już niedługo? Trochę zakulisowych smaczków było, ale one powinny zostać za kulisami. Z takich moich, wiesz, problemów, ponieważ jak się ogląda program, tego w ogóle nie widać, ile razy my jako prowadzący musimy się przemieścić w tym studio. I zazwyczaj na te przebiegnięcie, czy z jednej strony na drugą, czy z góry w dół, czy z dołu w górę, mamy bardzo mało czasu. I pamiętam, to był jeden z moich pierwszych odcinków, o ile w ogóle nie pierwszy, gdzie, aby dotrzeć tutaj z miejsca obok stołu dla jury, na górę tam, na balkon, miałam 8 sekund, mega trener w sukience. Parkiet śliski. Parkiet śliski. I biegłam i się potknęłam i gdyby nie to, że Maserak mnie złapał, to bym leżała i na pewno nie zdążyła, ale Maser mnie, wiesz, złapał, podtrzymał, jeszcze wbiegł ze mną trochę po tych schodach, więc uratował mi życie.